I tutaj, moi drodzy, jeszcze jeden dodatek, mianowicie po zakończeniu gry mamy takie różne niewykorzystane sceny, ujęcia. Zresztą sami zobaczcie, tak? Tutaj po prostu Blizzard prezentuje swoich pracowników i tak dalej. A ja w sumie wykorzystam ten moment, żeby tak powiedzieć pokrótce o tej grze, jak mi się ona podobała, jak wrażenia oraz o jakichś planach na przyszłość, jeśli chodzi o mój kanał. Tak jak wcześniej wspominałem, Warcraft 3, no jest to gra z moich wczesnych lat, powiedzmy, w dzieciństwie jeszcze to grałem i zdecydowanie bardzo, bardzo chciałem umieścić ją w całości, w całą kampanię, zarówno z Warcrafta 3 Reign of Chaos, jak i z Warcrafta 3 The Frozen Throne, który pojawi się na kanale. Na razie nie chcę dawać jakichś tam szczegółowych dat czy zobowiązań. Po prostu teraz po Warcraftie 3 zrobimy sobie krótką przerwę. Zrobimy sobie jeszcze inną grę. Mam nadzieję, że uda mi się ją nagrać. I potem wrócimy właśnie do... Potem wrócimy do Warcrafta 3 The Frozen Throne, gdzie będą zupełnie inne wątki tak naprawdę. Będzie wątek pościgu za Illidanem, będzie wątek Arthasa, który walczy z Illidanem. Gra skieruje się w inną stronę. No i cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj widzę, że oni nagrywają coś. Cięcie. Aktor coś zwalił. Dobra, mamy ujęcie numer 2. Jakieś owce tutaj weszły na plan. Archimot jako reżyser. No, wkurzył się. Cholerne owce. No nie najlepiej. No, zobaczymy, czy ujęcie trzecie będzie prawidłowym ujęciem. No i... Tamten już spierdziela. Archimon go zabija. No a tu jakieś smoki atakują. Co tu się dzieje w ogóle? Wszyscy spierdzielają. No ładnie. Ale w ogóle, naprawdę, jeśli chodzi o długość odcinków, proszę powiedzcie mi, jak wy byście woleli, żeby ten Warcraft był robiony? Ponieważ, no, przyznaję, jeśli chodzi o pierwszą część, no to chciałem robić jedną misję na odcinek. No i przyznaję, czasami po prostu te misje tam były po 20-30 minut. Natomiast czasami, no, były po godzinę z hakiem, tak? Co można było zaobserwować na trzech ostatnich odcinkach, gdzie tam, no, ostatnia misja 50 minut, przedostatnia prawie półtorej godziny i jeszcze tam trzecia od końca też godzinę chyba. Także proszę dajcie mi znać, jak wy byście to widzieli, tak? Czy po prostu ciąć tą misję na odcinki 20-25 minutowe i po prostu tam na zapisach potem lecieć, czy po prostu taki format wam odpowiada, bo z własnego doświadczenia wiem, że nie ma aż tak dużo czasu, żeby, nie wiem, usiąść na tą godzinę. Jestem Amy. Ojej, chcesz zaszaleć, Laluniu, mam wolny bilet. No widzę, że tutaj mistrz podrywu się... Czemu nie? Zabawmy się. Ojej. Widzę, że mistrz podrywu tutaj zasuwa.
No i tak czy siak, z własnego doświadczenia wiem, że nie macie aż tyle czasu, żeby, nie wiem, przysiąść na godzinę z hakiem, tak? I nie wiem, obejrzeć od deski do deski. No bo w tym czasie to równie dobrze, nie wiem, film możecie sobie obejrzeć, tak? Albo coś w tym stylu, bo nie zawsze to się wam podoba. Natomiast takie 20 minut, no wtedy przyznaję, seria byłaby znacznie dłuższa oczywiście, no bo wtedy przez jeden tydzień, tak, nie wiem, poniedziałek, środa, piątek, a wtedy byłaby jedna misja. No ale jeśli wam to by się podobało, to czemu nie? Czemu nie? Trafiliśmy tutaj w ogóle na jakiś koncert rockowy. Artas zasuwa. Będzie chyba śpiewał do młota. Kocham cię, Artasie. Tam widzimy w tle gromasza. W ogóle dwóch gromaszów. Trzech. Czterech. Nie wiem, może to są jacyś może to są jacyś ochroniarze. No, Artas tutaj zasuwa. Pod spodem mamy chyba Utera. No. A kurde, fajne, fajne smaczki. Właśnie nie byłem pewny, czy ten filmik jest na zakończenie gry, czy tylko na zakończenie gry na poziomie trudnym. No tego nie byłem pewny. Tutaj mamy jeszcze nawet dwóch Medivów, z tego co widzę. No ciekawe, ciekawe. Szkielety uderzają mieczami o tarczę. No, robią klimat zdecydowanie. I mamy Warcraft Ewolucja. No to co, na początku jakaś ryba. Okej. I mamy Murloka. No spoko, spoko ewolucja, nie powiem. Dobra. Jakiś Murloc Mutant. W ogóle tego nie rozumiem, jak Murloc Mutant zamieni się w świnie, ale to... No, kolcozwierz jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Okej. Postrach puszczy. No tak troszeczkę urósł, muszę przyznać. A i... No tutaj zdecydowanie urósł. Postrach puszczy zamienił się w jaszczura. No okej, spoko. Może się nie znam. No dobra. Jaszczurowi wyrosły dwie głowy. I kurde, jak... No nie wiem, tutaj chyba nie ma co tego rozumieć. O, tutaj centaur zamienił się w jakiegoś rozbójnika. I na koniec mamy chłopa. Chłop zamieni się w Utera. No spoko. Mamy Utera na szczycie ewolucji. Kim jest twój tatuś i czym się zajmuje? Who's your daddy? Siema, nie? Siema, jestem Grom, mam cię gdzieś. I wystaje mi z zadka wielka flaga. Z ciemnej chmury przestał padać deszcz. No dobra. Okej, mamy Archimonda. Znowu będą coś na... A nie, tutaj ten mecz rugby się szykuje. No, chyba tak, mecz rugby. Aha. Plugastwa w ogóle w pierwszej linii. Czemu mnie to nie dziwi? Chcemy w specjalny i wyjątkowy sposób podziękować naszym rodzinom. Tylko wasza cierpliwość, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. W ogóle gra jest z 2002. Stare to już, kurde, 14 lat. No ale w sumie człowiek za dzieciaka w to grał, no to... to już swoje robi. Plugastwa kontra ogry. Ej, a czemu nie ma bohatera po stronie tego? Po stronie plugastw?
Niebieski, 19, 36, 24. Gotów, gotów, łap. Urocze. No dobra. I moi drodzy, jeszcze też prośba do. Wróć, gdy skończysz grę na wysokim poziomie trudności. O, właśnie, właśnie. Czyli tutaj jest jeszcze jakiś haczyk w przypadku zakończenia gry na wysokim poziomie trudności. Ale z tego co widzę, to jest już wszystko. Koniec wieczności jest za nami. Archimond pokonany. Warcraft 3 Reign of Chaos uważam za zamknięty. Także moi drodzy, jeszcze raz, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, zobaczcie również inne filmy na moim kanale, które na pewno już niedługo się pojawią. Coś już mam w planach, ale Wy piszcie w komentarzach, jakie gry chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Jakie gry, jakie materiały, co by Was interesowało. A ja również będę rozmawiał z Game War Zone na temat kolejnego turnieju i może już niedługo pojawi się na moim kanale film informacyjny dotyczący właśnie turnieju Hearthstone'a. Dla tych, którzy tam byliby tym zainteresowani, na pewno będzie to fajna nowina. Także moi drodzy, w tym odcinku dodatkowym to wszystko. Jeśli Wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja, inne filmy na moim kanale. No i do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się. Cześć!